Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demolidias, a przed wami kontynuacja serii Zagrajmy w Remnant 2 i rozpoczniemy sobie oczywiście od eksploracji nowego świata, czyli Nerut, ale też od eksploracji nowej lokacji jakby w ramach tego świata. Tutaj aktualnie byliśmy na tej pustyni i odblokowaliśmy takie oto przejście, także myślę, że warto byłoby po prostu się od razu przeteleportować. Jeżeli coś przeoczyłem, dawajcie standardowo znać, na pewno powrócimy, żeby doeksplorować dane etapy, ale myślę, że nie ma co po prostu przedłużać. No i postaram się poszukać kolejnych skrawków złomu, abym był w stanie w końcu rozwinąć należycie swojego bohatera, no, swoją postać. Zobaczmy tylko tak, tutaj oczywiście nie wyjdziemy, bo umrzemy. I to śmiercią okrutną. Na górę nie wejdziemy chyba w ten sposób, ale w jakiś tak. Więc może z drugiej strony tam się uda jakoś przeprawić. Mam 762 sztuki złomu, więc to nie jest wcale jakoś mało. Aha, no i słuchajcie, taka jeszcze informacja. Jeżeli seria wam się spodoba, to nie zapomnijcie proszę o zostawienie kciuka w górę. Widzę, że tutaj grupa osób, która ogląda, serdecznie was naprawdę pozdrawiam, jesteście bardzo zaangażowani, często komentujecie, często też oceniacie te odcinki, mimo że niewielu was zostało, można już powiedzieć. Chociaż tak widzę, że że z czasem te filmy coraz częściej jakby tam i tak są odtwarzane, ale po prostu to tak bardzo, bardzo spokojnie sobie leci. Niemniej cieszę się, że wam się gra podoba, bo ja się bawię fenomenalnie i jestem szalenie ciekaw tego, jak będzie wyglądał kolejny świat, do którego już na moment tam przecież zresztą weszliśmy. Dobra, sprawdźmy sobie z lewej strony, przy tym pustyni ma sens tak latać. Halo, co jest? Przecież... Aha, no dobra. Przecież ja to sobie normalnie tutaj chciałem przebiec i nic... Wydawało mi się, że złego nie robiłem. Dobra, odpuszczę mi to już powolutku. Natomiast, no nie ukrywam, że ten świat zauroczył mnie po prostu i pochłonął w całości. Patrzcie, tu będzie chyba boss. Ten truciciel. Tu nic nie ma. Na tej całej pustyni. Za wyjątkiem tej mgły, przy której, ku mojemu przerażeniu, nie widzę żadnego kamienia do respienia się. Sprawdźmy w takim razie jeszcze może tylko na spokojnie, co byłoby po prawej stronie, powiedzmy, tej wielkiej pustyni. No, a coś tu jest, bowiem mamy, słuchajcie, zejście chyba do kolejnej pobocznej bazy na powierzchni tej planety. Nawet robociki jakieś. Jezu, zombiaki tu są. Nie spodziewałem się, przepraszam. Okej, okay, zanim tam wbijemy, zobaczmy do końca to miejsce. Kurde, poraził mi psa prądem. Co za gość? Skąd to? A stąd. A w tle się nagle porozpiło tego trochę. I znowu ten taki horrorowy odgłos nam towarzyszy podczas tej eksploracji. Ja nawet nie widzę za bardzo na tej pustyni takich obiektów, które można byłoby roztrzaskać, zdeptać i pozyskać jakieś chociaż drobiny złomu. Tu nic nie ma. Pustynia. W końcu, nie? Z prawdziwego zdarzenia. O kurczę, sporo ich tu. Myślę, że tu shotgun to jest genialny wybór. O ty. Jezu, strasznie dużo ich tu. W tych latających to może już trochę gorzej. Dobra, już tu jeszcze jest. Jezus Maria, jakim cudem ja go nie zauważyłem. Ładnie. Jeszcze z boku kolejne mamy. Okej, okay, się elementy odpadają. Jezus Maria, co jest grane. Ale siadają obrażenia aż miło po prostu. Po 373 nawet. O kurcze. Dobra, może nie eksplodował pośmiertnie, ale wypuścił
z siebie pełno syfu. Jak widzieliście sami. Nieprzyjemnie, aha. Kurde, mamy bagno normalnie trujące jakieś. Fantastycznie, no po prostu kocham takie lokacje. Ach, i dzięki bardzo za wyjaśnienie tego, co zrobiliśmy ostatnio, to znaczy w tej, na tej pustyni poprzedniej mieliśmy, no, wyglądającej niemalże identycznie jak ta, kopaliśmy te trumny i okazuje się, że chyba jakąś przeoczyłem i gdybym znalazł wszystkie, to byśmy mogli zdobyć tak naprawdę znajdźki, a jak odpaliłem sobie ten mechanizm jakby odpalający rakiety, to tam w nich był mój loot zawarty, mój łup po prostu, który można by oczywiście pozyskać, tylko że tam trzeba zlokalizować dokładnie te miejsca, które to poleciało. No jedno udało mi się znaleźć, a drugiego chyba nie, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy tam coś było takiego szalenie interesującego, pewnie tak, ale mówię, no na razie nie chcę błądzić, chciałbym trochę poeksplorować, zrobić progresu. O, żeż ty, miło, że tak pod lufę po prostu wskoczyłeś. No i należało to do mądrych rzeczy. Dobra, może tak nie będziemy strzelać. Kurde. Strasznie amunicji brakuje. O właśnie. Kolejny level na samonerze, pięknie. A, no i się okazuje, że stamina nie odpowiada za udźwig, także to moje najgorsze obawy się potwierdziły. Miałem takie obawy, dlatego że po prostu levelowałem staminę i nie widziałem, żeby tam coś się bardzo pod, działo. Czy staminę będę sobie redukował? Jakoś tam, wiecie, czy będę od nowa styki ustawił na postaci, czy coś? Zastanowię się. Na razie aż tak dużo tych punktów statystyka nie dałem, bo chyba 3 razy? Coś takiego? No nie, no, na 5 levelu. Natomiast trochę tej staminy i tak się przyda, to z pewnością. Rzadko, ale jednak zdarzy się powalczyć chociażby w zwarciu. Natomiast co jest też istotne, to udźwig możemy zwiększyć mając odpowiedni archetyp. Którego na razie nie mam. I tam wtedy będzie taki specjalny trait, który można levelować. Tylko pytanie, czy jak traita sobie wyleweluję, to czy jakby ten efekt jego pozostanie, jak zmienię klasę, jak zmienię archetyp? Na przykład gdybym ustawił sobie archetyp tylko po to, żeby traita odblokować, a potem go zmienił, no to będzie git, czy nie git? To jest ciekawe. O, może znowu jest ta kula. Powiem wam, że tutaj już nie ma taryfy ługowej podczas takiej walki. Z tymi stworami. No, jest to bardzo nieprzyjemny świat. Ale o to chodzi, nie? To nie ma być przyjemne. Okej. Pięknie poszły zabezpieczenia. Czyli najpierw zbroja, a potem możemy trafić te jakieś zbiorniki, które ma na sobie. No już lecą szalone obrażenia, nie? Wówczas. O właśnie. Jeszcze skóry było, ale to już nie jest potrzebne. Dobra, przebudujmy na spokojnie, on tutaj oczywiście zniknie nam. Chyba tu nic nie ma. Tak mi się wydaje, ale zajrzyjmy tylko. Nie, no nie było tu jakieś wejście do jaskini, czy coś takiego chyba, nie? No nie, no chyba, chyba niespecjalnie. Kurczę, no, strasznie na niedobór amunicji cierpię. Okej. Okay. Z takim strzelaniem to nie dziwota. O Jezu, znowu. Albo dużo, albo coś mocnego idzie. Albo to i to. To gorsza. Tu też jest jakaś baza. I to chyba największa spośród tych wszystkich, jakie widzieliśmy do tej pory. To jest naprawdę ogromne. Śmieszne, że do bossa można byłoby pójść prawdopodobnie już. Chyba, że... No właśnie.
Nie możemy, możemy tam tylko podejść, ale na przykład nie aktywujemy walki, ponieważ nie miałbym na przykład jakiegoś klucza czy coś takiego. To też jest możliwe. Strasznie powoli się ta mapa odkrywa. Wydawało mi się, że tam byłem już. To naprawdę wygląda identycznie. Jak ten moment, kiedy powiedziałem, że o, mamy bug, no nie? O, żeż ty. Dobra. Dawaj go tam, piesku. Tego ducha. Boże, ale irytujący jest naprawdę... Bardzo. Pominam cholera, by je respić. Ah, mój błąd. Dobra, spróbuję tutaj przebiec. Poszło całkiem gładko. Po prostu więcej żelaza. Jak się przewrócił? Co za gość. Oni też mają te takie zbiorniki jakby na klatce piersiowej. Wiem, że strasznie chaotycznie biegam, ale z drugiej strony, będąc na otwartym terenie, na tak gigantycznej pustyni, to nie jest dziwne. Mamy tutaj pełno jakichś angażujących rzeczy. Zaraz zerknę na mapę i postaram się jakimś schematem tutaj polecieć. No, a tak naprawdę idziemy cały czas w głąb tej jaskini. Boże, tutaj też coś jest, zobaczcie. Ja pierdzielę, no! To jest ta tytułowa... krypta, schron taki. Możemy jeszcze zobaczyć, co tam będzie dalej. Ale no, tutaj zdecydowanie musimy dostać się, nie? To jest na pewno jeszcze jakieś takie główne miejsce. Ponieważ, no, to było wyszczególnione na zdjęciu prezentującym tę lokację w ogóle. No i tam już dalej nie możemy przejść. W sensie możemy, ale bym zginął. Fajnie, że tam są jednak jakieś jeszcze takie góry porobione. Są zachowane jakiekolwiek pozory, że hej, to może być miejsce, w którym coś tam by było. O Jezu. Przejdę. A nie, że macie jakąś niewidzialną ścianę i tyle, nie? Jestem na pewno większym fanem zawsze czegoś takiego jak tutaj, że mamy jakieś gazy trujące, czy jakieś takie mniej oczywiste blokady, nie wiem, strefę radioaktywną, gdzie po prostu byśmy po paru minutach czy sekundach zginęli, gdybyśmy za daleko weszli. To do mnie zawsze bardziej przemawia, nie? Niż jakaś taka ściana i niewidzialna to już w ogóle najgorzej, nie? Jak jest widzialna, to jeszcze spoko, jakoś tam naturalnie zrobione, że coś, jakieś góry mamy, czy drzewa obalone, to wygląda spoko, ale taka niewidzialna ściana to strasznie mnie z imersji wytrąca z gier i... No nie wiem. Nie wiem, czemu to się nadal zdarza, nie? Bo w 2023 roku, no tu jest naprawdę spoko pod tym kątem, bo nie ma tego. Bywały czasami jakieś takie dziwne momenty, ale się już nie będę czepiał, aż tak. No, nie wiem, czy na karabinek nie przejść jednak. Co, chyba to zrobię. No, trochę lepiej to wygląda. Wow, tu jesteś! Okej. Okay. Nie wiem, znacznie lepiej to wygląda. Kurde, ale co to za alarm jest? Do cholery. Boże, tu jest tyle interesujących rzeczy. Tyle obiektów zwracających na siebie uwagę. Wydają się, że mogą być takim głównym przejściem, że szok. Najgorsze tylko, że nic z tego nie zaznaczono jakoś na mapie i ja już nie pamiętam, jak dostałbym, jak mam się dostać na przykład do tej... krypty, tak? Jak to nazwałem.
tego schronu, nie mam pojęcia. O. Trochę skrapu, super. No, może to nie było mądre, że strzelam będąc obok. What? Czekaj, czy tutaj by dało radę przejść pod tym. Trzy... O kurde. Tam się wydaje, że coś jest obok. Chodźmy do kamienia, który mamy na szczęście tu. No i co? W końcu mogę? Nie, jakoś tak nie mogłem wcześniej z tego skorzystać. Okej. Okay. Zajrzyjmy się tutaj po tym bardzo nieprzyjaznym terenie. O Boże. Oj. O, zrespił się od razu. Lepiej chodź z tym przyjacielu. A, dobra. Tych samonów nie będę sobie na razie też ogarniał, bo one no, też raczej by za dużo tutaj mi nie pomogły i by raczej szybko po prostu się skończyło tak samo jak z psem. Ja pierdzielę, ale porąbana jest ta lokacja, naprawdę. Gigantyczna jest. Tak samo jak gigantyczne spadki FPS tutaj. Boże, to jest ten starczą. Jezu! Ale go zjadły po prostu. Żadnego skrapu nie ma. Także jak jesteśmy drodzy, to nie film przycina. Ta gra po prostu chodzi tutaj, nie? Jak wolę to zaznaczyć. Znaczy, ze zwykłej uczciwości, nie? Gdyby ktoś chciał kupić, no to żeby potem nie było, że ej, ja... Nie mówiłeś nic, że spadają w FPS-y, no. Spadają. To dobrze widzicie. Dobra, to będzie winda kolejna jakaś. Kurde, tu jest tyle miejsc, do których trzeba będzie powrócić, że to się w głowie nie mieści. Nienormalne to jest miejsce, naprawdę. No dobra. Sprawdzimy windę. O, 6 skrapu. Wow. Sporo. Tam byśmy nie zaskoczyli. W sensie, no zaskoczylibyśmy, ale bym pewnie tego nie przeżył. To co, moi drodzy? Może dokończymy chociaż jedną odnogę w takim razie. W tym odcinku. Bo ta eksploracja otwartego terenu, no nie należy do najprostszych rzeczy, żeby to zrobić jakoś super dokładnie. W związku z czym może serio ogarniemy to przejście i lokację poboczną, bo tu mamy łamany łuk nad drzwiami. Slide path, dokładnie, ścieżka poboczna. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że może być całkiem spoko, ale czasami pozory mylą. Ostatnio te poboczne ścieżki w tej lokacji zwłaszcza nie należały do jakichś turbo zaawansowanych. A, czy do tego gigantycznego drzewa jakbyśmy wchodzili teraz, tak? No tu już mega płynnie wszystko śmiga. O, tam był kolosalny teren, nie? A mam nadzieję, że czegoś nie przeoczyłem ważnego, bo będzie problem. Aby to ponadrabiać. Jak to na mapie w ogóle wygląda? Astropath, okej. Okay. A, przecież w prawym górnym rogu jest to zapisane. Ala, mapkę zobaczymy sobie teraz. Tak naprawdę. Nerut. O kurde. No to naprawdę ładnie mamy już w sumie. Czyli stąd pewnie pójdą jeszcze ścieżki tam, ewentualnie na południowy zachód. Ale dobra. Na razie kontynuujemy tę eksplorację. Najbardziej jestem i tak ciekawy tego kolejnego świata zamkowego. To może być piękne doświadczenie. A, i tu się droga urywa. Oczywiście tam postaram się jakoś dostać. Miła niespodzianka z mojej strony dla robotów. O kurde. Dobra, jak już to niechcąc odpaliłem, to wykorzystam, nie? Bo jezu, to nawet tarczę by było w stanie im rozwalić. Ładnie. Huh.
Nie wiem, czemu to się odpaliło, skoro L1 trzymałem, a R1 to bym psem po prostu sterował, no właśnie. Okej, okay. Ale nie sprawdziłem tam do końca tej ścieżki przez to zamieszanie. No, nic tu nie ma. No skoro nie, no to nie. Nie wyczaruję tego. Zobaczmy, co tutaj dalej słychać może w takim razie. To będzie chyba droga do tych robotów, które rozwaliłem, nie? Urocze. I każdy świat ma jakieś takie mobki, których nie opłaca się zabijać, ponieważ nic z nich nie wypada, plus są totalnie neutralne. Oj, kurde, dwie windy przede mną będą. Ciekawe, czy jedna nas zaprowadzi na górę, druga na dół, czy... Czy jak to ma działać? Czy może tak będą na zmiany zjeżdżały? Niezły klimat, co? Takim malutkim można się poczuć. Z takiej lokacji jak ta. Czyli ta jedna winda jest wyżej jakby. Nie do końca kumam, jak to ma funkcjonować jeszcze, ale zaraz zobaczymy. Ile mam tego skrapu? 1600, okej. Okay. No to trzeba będzie się teleportować w takim razie. Jak tylko znajdziemy kolejny kamień. I spożytkować należycie nasze fundusze. Nowy trade point. No to może w takim razie wstrzymam się z tym trade pointem jeszcze. Do czasu, aż wrócimy do... naszego kręgu 13. Dobra, chodźmy tutaj, ponieważ to się jakoś nam sensownie może domknie z miejscem, w którym byliśmy, a tam w drugą stronę to byśmy po prostu chyba lecieli na totalnie nową eksplorację. Dużo żelaza, całe mnóstwo po prostu tego umocnionego, jak i zwyczajnego leci. Ale to dobrze. O kurde. Ale przyczajony, nie? Cwaniak. Ciekawe, do czego to świństwo służy? Z czarną mazią. Czyli tak, do tej pory nic nie przeoczyłem. To nie jest podwójna winda, tylko to jest jakby tak zaznaczone, że ta winda dojeżdża na górę, więc okej, okay, no to tak było do tej pory, faktycznie nie skojarzyłem, ma to sens. I mamy tylko jedną ścieżkę. Tę tutaj. No, która oczywiście pewnie na miliard innych gałęzi za chwilę się tutaj rozdzieli, ale fajnie. Bardzo przyjemna lokacja do eksploracji jak na razie. O, kolejna winda. O. Teraz weszli, no. Okej. Okay. Pies przeżył. Ale samo one potrafią, no, czyli, zobaczcie, psiak też potrafi wejść na windę i jechać. Po chwili oczywiście spada, ale przywołańce moje zostają. Nie wiem, czemu z psem był w takim razie taki problem, czy to nie działa jakoś analogicznie? A propos psa... O, tu jesteś! Dobra, nie wiem, co to robisz, ale podoba mi się, że masz takie zdolności. O kurde, mała armia to idzie. Dobra. Wow! To jeszcze nie wszystko. Okej. Okay. Aczkolwiek to są takie trochę gąbki chodzące na obrażenia. O, żeż ty! No co teraz przyjdzie? Gdzie to ma niby te słabe punkty? A, to było tarczę złamać. Dopiero teraz będzie. No co, special now? Pokonaj 100, o kurde, 100 specjalnych wrogów. Dzięki za pokonanie. Moje przywołańce mi pomogły. Wręcz niewiarygodnie. Okej. Okay. O, czyli to są tacy elitarni wrogowie. Wrogowie specjalni. Dawno nie sprawdzałem, czy mamy coś ciekawszego. Teraz fire rate. Wrażenie zwarciu.
szanse na krytyki. W ogóle te przedmioty można też ulepszać. To bardzo dziękuję za info. No bo faktycznie te procenty, jakie tutaj mamy, no to są bardzo niziutkie. Weapon spread. O. Weapon swap można zmienić też sobie, proszę bardzo. Recoil zmniejszony. W sumie? Dobra sprawa. Tylko, że na ulepszanie kolejnej rzeczy oczywiście, wiadomo z czym się wiąże, z wydawaniem jeszcze większej ilości skrapu, w sensie złomu, którego nie mam. To nie brzmi jak najlepszy pomysł na ekonomię w tej grze. Dobra. To nie będziemy skakać, bo to nie ma sensu. Z SMG muszę postrzelać do tych zwyczajnych robotów. Chyba jak tak dalej pójdzie, to mi zaraz amunicji starczy na jakiś... zabraknie na jakiś mocniejszych przeciwników. Można by zaskoczyć. A chyba nie będziemy tego czynić, bo wygląda jakbyśmy mieli tutaj po prostu sobie zaraz przejść gdzieś. Znaczy i tak w to samo miejsce, więc... No. Dokładnie. O, tam coś jeszcze było. Kurde, myślałem, że się chwycisz tego. Boże, co to było? Jezus Maria, ilu was tam jest? Dobra, ulepszenie wleciało. Tu jak żeby inaczej. To z kolei specjalny przeciwnik. Którego mamy z głowy. Szkoda tego, że w tym wypadku mamy również z głowy znajdźki, nie? Które tam miał w sobie. A jesteśmy dosłownie nad wjazdem. Zobaczcie, nawet mapa klatkuje trochę. Jesteśmy dosłownie, dojechaliśmy do tej lokacji. Ale sprawdzimy sobie najpierw tę całą komorę, którą tutaj mamy. Bo ta jaskinia może być całkiem opłacalna. Kilka rzeczy już przecież widzieliśmy z góry. A tutaj to ja bym naprawdę nie chciał spaść. Czy to była ta druga ścieżka? Ona by nam się łączyła z tą tutaj. O, no faktycznie, tutaj trochę wyżej idziemy. Jeszcze jakiś ocalał tu. Podziwiał widoki. Które swoją drogą robią naprawdę niezłe wrażenie. Takie super masywne konstrukcje w science fiction, no zawsze mega mi się podobały. Pobudzają bardzo wyobraźnię, nie? Z drugiej strony trochę smucą, bo jest taka świadomość, że pewnie tego nie doczekamy nigdy. No ale cóż zrobić, każdy ma swoje czasy, nie? No może to i dobrze. Jeszcze nie wiem jak tam się dostać. Czyli no teraz musimy na górę jechać, bo na dół no to byśmy trafili na sam początek. Dokładnie. Ale fajnie sobie te samony działają. Naprawdę jestem mega z nich zadowolony. Jakbym jeszcze je tam wymaksował, zamiast staminy na przykład, no to już w ogóle byłaby petarda, nie? Z nimi. I tak one są całkiem nieźle tam ulepszone. Tak już no nie można o tym zapominać. Ale mogło być zawsze jeszcze trochę lepiej. No nie, no tam byśmy na stówę nie doskoczyli. Nie ma najmniejszych szans na to. Tu jest kamień chyba. O, tak, 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 tak. A to dobry znak. Czy to jest taki malutki kamień? Tak, malutki. Jesteśmy pewnie blisko bosika już. No, który może będzie tutaj nawet. Tuż przede mną. A te windy, które są w tej kolejnej sali, która na nas czeka, to... Nie, to był za dźwięk.
to chyba jedna z nich nas powinna doprowadzić, tak mi się przynajmniej wydaje, na mój nos, do miejsca, do którego powiedziałem, że o, tam chyba nie doskoczymy, nie? No i potem było jeszcze jedno takie, więc w sumie dwie windy może nas tam doprowadzą, zobaczymy. No dobra, czy ja bym chciał ulepszać? Nie, ja to bym chciał... Może z archetypem podziałać, tylko tutaj odnośnie archetypu to pozwólcie, że tylko sobie zerknę jeszcze na rozpiskę. Dobra, sprawdziłem. Trait, którego potrzebuję, jest przepisany do archetypu Challenger i odblokujemy go sobie wtedy, a ten archetyp możemy kupić u Reggiego. Witaj, mam pytania. Ale o tym już gadaliśmy. A, bo to nie jest, kurde... To nie jest Reggie. To jest Bo. Ja pierdzielę. Ale wtopa. Przepraszam. Tu jest Reggie. Cześć, przyjacielu. Chciałbym coś kupić. Od ciebie, panie Reginaldzie, to bym z przyjemnością kupił nowy archetyp. Tylko jak to zrobić? Jezu, jakie drogie rzeczy on ma. Pogadajmy wkrótce znowu. Mam pytania. Wydaje mi się, że to jest materiał do odblokowania tej klasy, ale upewnię się. Dobra, tak, no to jest zdecydowanie ten materiał, który możemy sobie w takim razie zakupić. Problem jest tylko taki, że kupując zwyczajny metal, musimy teraz lecieć do doków po raz kolejny i zagadać, a to będzie oznaczało prawdopodobnie, że będę musiał jeszcze zapłacić za przekucie tego na nową klasę, na nowy archetyp. No ale dobra, sprawdzimy to. Dobra, jesteśmy. I sprawdźmy. Chciałem coś wytworzyć. O, dobra, na szczęście możemy. No i teraz rozumiem, że zamiast Summonera możemy sobie ustawić... Wait. Unequip. Co jest teraz? Czemu to się świeci do cholery? Challenger. Strong back. Och, no i jak, silne plecki. A, tutaj. I... Czemu nie mogę tego ulepszyć? At trade point. A, że musimy wyekspić sobie jakby... ten build. W sensie ten... musimy polewelować klasę po prostu. No, ale nie mogę rękawic zmienić, niestety. Czyli po prostu grając będę to wbijał. Wiecie co, no jeden level możemy nabić, może dwa nawet, przemęczę się, potem wrócimy do naszych samonów. No jakoś z samym psem damy radę, myślę, i tak. Często o nich w ogóle zapominałem, także to nie jest jakiś tam turbo problem. No ale dobra, wróćmy do naszej kosmicznej lokacji, zobaczymy jak to pójdzie. Ale w sumie może zanim, to 500 jeszcze sztuk złomu mogę przekuć na to, żeby coś poulepszać. No i tak się tylko zastanawiam, czy ta enigma ma jakikolwiek sens. No nie, mam straszny problem z ekonomią w tej grze. Ja nie chcę na to non-stop narzekać, no ale robię to. Robię to, no. Nowy już rodzaj żelaza jest potrzebny. Chciałem się pobawić, wiecie, tym wszystkim, a nie mogę. Gra mi tego zabrania. Z ogromną przyjemnością bym poulepszał sobie te rzeczy. Ale nie mogę. Sobie raz, człowieku, ulepszysz i już na nic ci nie stać. Dramat. Po prostu dramat. Jak można było to tak skopać? Dobra. Tylko teraz tak. O mój Boże. Jak to się nazywało? Nie. Do
ostatniego checkpointu. No właśnie, bo to nie jest jakby lokacja, tylko to jest checkpoint. Malutki kamień. Dobrze, tam nie kliknąłem niczego innego, bo właśnie musiałbym skazać się sam w siebie tym sposobem na to, żebym przebiegał to wszystko raz jeszcze. A to byłaby jakaś tragedia okrutna. To w takim razie, skoro tego nie możemy dać, bo to jest klasowe, co oczywiście mi zejdzie, jak tylko zmienię klasę, co jest trochę lipne. Więc no nie ma innych możliwości. Increase the health of archetype summons. No, czemu w takim razie summon? No mogę to zwiększać. To jest ciekawe. Tak, to bym sobie zamienił. No i, ale dobra, czekajcie. Załóżmy, że w takim razie tutaj bym wrócił do przywoływacza. Wtedy... A, regrowth wtedy jest, okej. Okay. No dobra, ale możemy spróbować tego... Ten archetyp mimo wszystko minimalnie wylewelować. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś większy sens. Chociaż z drugiej strony... W sumie w tej lokacji... Dobra, pierdziele, zagrajmy tym summonerem dalej. Będziemy konsekwentnie go sobie levelować, bo... Dobrze mi się z tym gra, w sumie... Nie muszę tam chyba tego ekwipunku jakoś tak pilnie zmieniać. Wow. Ej, no to wam powiem, że... Naprawdę robi wrażenie, tylko takie wrażenie wręcz nierealne jakby na to, co my tutaj widzimy, nie? Ciekawe, jaki jest tak naprawdę tutaj w ogóle kierunek wydarzeń. W sensie, czy my tak naprawdę mamy jakikolwiek więcej interes niż po prostu zabicie tej kreatury, nie? To jest ciekawe, czy dla nas w sumie to... jakby nasze motywacje, tak? Zniszczenie korzeni to jest jedyny cel. Tak, no to jest to. No właśnie, ciekawe też jak z tymi drzwiami, które były wcześniej. Niedostępne. Jezu, jakie dziwne. W poprzednich lokacjach. W tej lokacji pobocznej. Żebym o tym zapomniał prawie. No dobra, no i są dwie windy. No co, może każda z tych wind pozwoli mi otworzyć którąś z tych bram? To byłoby całkiem spoko. Gdyby to tak miało działać. Ło ty gnoju! Już mnie zrzucił w przepaść prawie. Ale wredne. Chciałem w końcu znaleźć lepszą broń, ale ta jest naprawdę genialna. No ale oczywiście przez to, że ona jest poulepszana. Dziękuję. To do tego byłeś taki silny. Dobra. Kolejny specjalny wróg rozwalony. No i kryształy oczywiście z niego pozyskane. Jak już widać cenne, no bo... Co nam potrzebne do ogarnięcia archetypów. Bo bez tych kryształów byśmy nie byli w stanie ich jakby pozyskać, nie? Sam zakup to jedno, ale trzeba jeszcze wytworzyć później. Rust Navigator's Pendant. Posłuchajmy. Have taken this as a blessing and acted accordingly. Nerud's course has been set. Our doom is now inevitable. I cannot foresee what will occur. I only know it will not end well for the Drazir. The custodian's calculations may be rational enough, but they are incongruent with the foresight of the astropaths. Those for whom the Emperor has granted sight. Alas, our insight is not enough to sway our people. It is irrelevant now. I have been overruled. There is nothing more we can do. And perhaps I am wrong. Perhaps, although my very... No i tu zjedziemy sobie niżej. Our Creator awaits us within the black hole.
Ej, dobra, nie spodziewałem się, że po prostu wleziemy do tego. Jezu. Co jest? O, super! To był genialny pomysł, aby się wpakować coś takiego. Kolejne stwory. Które tutaj jakby czarnej dziury, tak, nam wsiąkają. Łącząc się. O kurde, Astropath. No już, dupa. Ała? Ciekawe, jak miałem się przed tym bronić w sumie. Okej, muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy boss. Już mi się podoba. No to, że walczymy jakby z kolejnym duchem, to już może mniej mi się podoba. Ale na pewno jest to spoko koncept. Nie, tak mi się amunicja szybko skończyła. Za dużo się wystrzelałem na tych robocikach wcześniejszych. Okej, to jest upiorne. O, nomen omen, walczymy z upiorami. Jest ammo. Byłoby opcji, żeby to no hit zrobić. Za dużo to się dzieje, nie? Naraz. To będzie po nim. I... Kurde, jeszcze żyje. Mamy to! Quest complete! Proszę bardzo! Kolejny trajcik. Zgarnięty. Co to za reakcja? Zjazd adrenaliny, co? Nieźle. Czyli niby poboczna lokacja, ale quest complete, nie? Trzeba by do tych NPC-ów powracać, kurczę. Już nie pamiętam, do którego i z czym dokładnie powinniśmy teraz iść. To może być trochę problem. Chodźmy do kamienia po prostu. No tak chyba już nic więcej tu nie mamy. Tak mi się wydaje. Tylko kurczę, z tego małego kamienia teraz nie skorzystam do tego, żeby się... Ej, przenieść, ale my tam mamy dalszą ścieżkę. No właśnie, ona teraz się powinna otworzyć. Ale bym numer odwalił. Ja pierdzielę. No to się musiało teraz pootwierać, to nie ma opcji, no właśnie. To tak, to tu mamy ścieżkę, a z drugiej strony... też coś było. No właśnie, tu też coś było. Tylko co? Aha, to jest to, dobra. Znaczy nic, nic takiego w sumie. Czajmy to miejsce jeszcze. Znaczy myślałem, że to się lokacja skończyła, a tu... Kto wie? Znaczy podejrzewam, że po prostu do kamienia idziemy teraz, nie? I tyle. No, ale nagroda jeszcze jakaś będzie. Ordinary Grail Health Rate. Plus jeden, jakiś szlam, w ogóle pewnie nowy broń z tego bossa zdobyliśmy też. W sensie możemy sobie ją wytworzyć. No właśnie, też na przykład to, żeby broń z bossów zdobywać, to już byłaby duża różnica imo, nie? Bo mielibyśmy fajnie to rozstrzygnięte, że można od razu sobie taką broń potestować, a nie w ciemno oszczędzać kasę i to kupować. No i co, i to tyle?
po co tutaj szedłem? No dobra. No niby można, nie? Niby można i tak to robić. No ale... W sumie... Bo ogarnęliśmy wszystko na tym wielkim drzewie. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że najsensowniejszym po prostu rozwiązaniem w tym momencie byłoby skorzystanie z naszego magicznego przedmiotu, który pozwala nam po prostu w dość brutalny sposób, ale teleportować się. A ten Ornate Lockbox to sobie po prostu otworzymy. O. No i zobaczymy, co będzie. Nasionko mamy. To do okręgu. Mamy 13 zanieść podobno. Także proszę bardzo. I pudełko mieliśmy. I nasionko. Więc dwie rzeczy naraz zrobione. Te cooldowny bym zmienił. Ta. Dość przydatna rzecz, jakby nie patrzeć. Zresztą co ja się będę bawił? Chodźmy tak po prostu. Trochę byśmy spadali. To z pewnością. No i teraz możemy na spokojnie... O kurde. A, nie tak na spokojnie. Bo stąd chyba nie będziemy mieli opcji, żeby się teleportować poza okręg. Czy musimy iść do okręgu i z okręgu możemy się teleportować dopiero dalej, do innych części lokacji. Trochę bez sensu, niczym w Bloodborne ze Snem Tropiciela to teraz wygląda. No nie kumam, nie? Czemu jakby z małego nie można iść do innej lokacji? Rozumiem, żeby do tego małego nie móc wrócić, ale czemu jest to tak zablokowane? Nie kumam. Tak czy inaczej, to mamy w takim razie Astropaths Recipe ogarnięte, Extraction Hub. Chodźmy tu, bo nie pamiętam, jak to tam wyglądało. Szczerze mówiąc, nazwa mi za dużo nie mówi. Mimo, że jesteśmy dość na bieżąco, to wydaje mi się, że bardzo intensywnie eksploruje tak naprawdę ten świat tutaj. W związku z czym, no, można z czymś tutaj się zagubić. Ach, no to było to miejsce. I w sumie dobrze, że tu jesteśmy, ponieważ z przyjemnością sprawdziłbym sobie też tę pozostałą część tej pustyni. Patrzcie, takie coś na przykład mamy. Pewnie tego nie otworzę. Ale tam coś, kurde, siedzi. No, siedzi na bank coś tam. Do tej budowli w jakiś sposób wejdziemy? Chyba nie. Chociaż... No nie, no chyba nie. Coś mi się wydaje, że pewnie pod tym można by gdzieś tam się przedostać. Pod tymi prasami jakby. Może coś tam byśmy zdobyli. Może nawet byśmy gdzieś tam wleźli. Myślałem, że to jest miejsce, do którego... Znaczy, po którym gdzieś jakoś tam powskakuję i gdzieś tam wejdę, ale trochę się przeliczyłem. Dobra, idziemy w tę stronę. O Boże, ile to jest tych upiornych kreatur. No i swoją drogą, kolejne wejście mamy, słuchajcie. Jest tak komiczne, że one się od razu przewracają po trafieniu. Ale ja pierniczę, ile tego tu jest w ogóle? Patrzcie. Coś strasznego się zrespiło znowu. Wow! Serio? To jeszcze ty? No pewnie, że nie jest dobrze. No gościu, uspokój się. Ilu was tu jest w ogóle? To nie jest normalne. Dobra, będzie po tobie zaraz. Już kurde, szarżować będzie gluciarz.
Dobra. Kryształy. To jest jeden z mocniejszych tych specjalnych przeciwników, zdecydowanie. Najmniej go ogarniam. Na tej pustyni jestem przekonany, że będzie najwięcej rzeczy, które przeoczę, nie? Nie, że mamy ogromny, gigantyczny wręcz teren otwarty, to jeszcze nie mamy... nie mamy tej... za dobrej widoczności, nie? Wszędzie mgła jest przecież. Jest jakieś porąbane. Ja pierdziele. Nie no, obłęd, nie? Naprawdę, obłęd. Jeszcze ciekawe, jak dotrę teraz do tego miejsca, gdzie była mgła. Zobaczcie, na jaki tu jest teren. To wszystko jest nienormalne. To jest kurde nienormalne. Tu jest mgła, tam są jakieś tereny. Tu by się przydała opcja stawiania jakichś znaczników sobie, nie? W tej lokacji zwłaszcza to byłoby bardzo mile widziane. Aż trochę... Dobra, tam sobie spróbujemy wejść. Tylko chyba... obawiam się, że to może być zamknięte. No ale dobra, sprawdzimy. Gdzie tu był mój loot? Między innymi. Chyba. Ej, otwarte. No dobra. No dobra, skoro otwarte, no to poeksplorujmy sobie ten teren. Mam nadzieję, że otwarte. A tak wygląda jakby. Nie jest na czerwono, więc chyba wejdziemy w interakcję z tym. Tak jest. Nie wygląda to zbyt zachęcająco. Ale sprawdzimy. Gdybym coś przeoczył w tym miejscu. Dajcie, proszę znać, na pewno powrócimy. Może nie do każdego pojedynczego skarbu, ale do jakichś takich ważniejszych punktów z pewnością. Aha, no to podobna jakby mechanika do tej, co już widzieliśmy. A, i to jest mój główny cel, słuchajcie, czy ja w ogóle tutaj miałem przyjść. Dobra, to jak będziemy mieli kamień, to skorzystam sobie z niego i się przeteleportuję, żeby powrócić na razie, bo w tej chwili nie chciałbym chyba robić tutaj głównego wątku. Tak po prostu. Tylko te poboczne przejścia chciałbym jeszcze obczaić, ale dobra, tu mamy po prostu znajdźkę jakąś. Soul Spark cylinder, okej. To było łatwiejsze niż myślałem. Prawdę powiedziawszy, no teraz już zdecydowanie powinniśmy naszych NPC odkryć. Do labiryntu pójść, no i do tego jeszcze gość na samym początku tej lokacji de facto. On na szczęście będzie na mapie zaznaczony, więc to tam jakoś go odkryje. Wydaje mi się, że to była ta pierwsza pustynia po prostu, nie? I on tam gdzieś z prawej strony sobie siedział. No, posłuchajmy jeszcze. I have secured the shields for each of the tombs as per the instructions of Primus Domum. All systems are running nominally. I did detect some minor power fluctuations in a couple of the tombs, but Primus Domum assured me these are within acceptable tolerance level. I will be happy to report this to you. Our sound room is destroyed in one of the upper stations. Wyglądaj, bo one tu się bez końca respiły. Ciekawe, czy ex padają. Tak, to mogłaby być niezła farma w sumie, expa. 6, 5, 2, 4. Już ich nie ma. Dobra, chodźmy stąd. Może się tylko porespiły na czas. Odtwarzania tego dziennika. Okay.
prawo jeszcze pójdźmy. Zobaczmy jeszcze opis tego Soul Sparka. To są te lepsze fragmenty żelaza. Tu jest to nasionko. Klucz. To nie pamiętam z kogo wypada. W ogóle nie mam pojęcia w jaki sposób tu się... Ej, są wskaźniki. A tak się zaznacza. Dobra, niby dajemy pineskę, ale ona leci z nami. Czyli to jest wskaźnik na multi. Okej. Tak, że coś tu widzimy. Aha, oznaczamy sobie coś. Okej. Dobra, coś takiego. Ale faktycznie jest latarka. Nie korzystałem z niej ostatnio. Dzięki za info. No tu już chyba nie podejdziemy, ponieważ mamy te trujące tereny. To jest koniec mapy jakby z tej strony przynajmniej. Kurde bele, znowu jakaś większa grupka mi się trafiła. Szkoda, że nie wiemy, chyba, który summon eksploduje. Trade point. Że wiecie, gdybym kazał mu eksplodować, to nie wiem, który tak naprawdę to zrobi, nie? Pokazywałem im to, no i nic się nie stało. Jest ta znajdźka jeszcze. Hop. Myślę, że jakoś tu wejdę. Tak, bez problemu. Dawaj. Po prostu żelazo. Nic wybitnego, nie? Tu było trochę złomu jeszcze. Z góry zauważyłem. Malutko. Ale ammo do broni długiej. To już jak najbardziej chętnie zgarnę. Dobra, chyba tą stroną ta do końca pójdziemy. Ewentualnie tutaj dosłownie na chwilę zajrzymy sobie tylko z tej strony, ponieważ mnie tutaj też nie było. To takie zombiakowe te stwory, ale czasami potrafią się zerwać do ataku. Śmieszne jest to, że można by tak w sumie w zwarciu walczyć, aczkolwiek w tej lokacji to raczej nie byłoby chyba najlepszym pomysłem z uwagi na te dość liczne grupy dronów. No tu się trochę to uspokoiło, ale we wcześniejszym etapie było naprawdę źle pod tym kątem dla osób walczących głównie w zwarciu. Raczej bym nie polecał, nie? No tych to wprost nie znoszę, stworów. Okej, czyli załatwione, jak rozumiem. Spoko. No teraz jakiekolwiek tylko przejście znajdziemy, to na pewno z niego od razu skorzystam. Tak wam powiem. Sobie tylko odkryjemy ten fragment mapy, skoro już jesteśmy. Bo czemu nie?
Dobra. Odzyskajmy naszych przywołańców. To jest naprawdę tak śmiesznie mały koszt ich przyzwania, że ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego miałbym bez nich biegać w danej chwili. I to chyba tutaj jeszcze, nie? Musimy podejść, tak jest, tu jest ten taki fragment jeszcze przyciemniony. No, a tak to za chwilę będziemy wracać do tych wszystkich odkrytych już miejsc, w których, no... ostatecznie nie postawiłem swojej stopy jeszcze. Ale trzeba będzie to nadrobić. Zdecydowanie. Nie wiem, czy tędy przejdę w ogóle. No, może być ciężko. Przejdę. No to nawet rozwaliłem tego jednego zombiaka. Dobra, jest skrab. Chodź, 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 już nie, nie wymiotuj. Bez przesady już, okej? O Jezus Maria. Ale widać było, że tu jest taka ściana tych gazów jakby. Pod takim odpowiednim kątem można to zaobserwować. Dobra, wygląda, że tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Na kogo to było? Aha, na te grupy, które tam mamy. Spoko, przejdziemy tędy. Nice. Kolejny level. Nie, patrzcie, tu mamy niby bagno, ale nie otrzymuję niczego, nie? Zachodzenie po nim. W sensie żadnych negatywnych efektów nie ma. Nie wiem, czemu tak różnie wygląda. Ładnie. No to nie było najprostsze. Aha, czyli tam mamy po prostu początek tej lokacji. To niedługo powinniśmy znowu trafić do tej mgły żółtej, którą tam widziałem przecież. No właśnie, tu na wprost teraz będzie jeszcze jakaś konstrukcja. Właśnie nie wiem, czy to nie jest... To chyba jest nawet to miejsce, co była ta mgła. No, tak to wygląda. No, to jest tu. Czy tu jest mgła? A tu nie wiadomo co, więc sprawdzimy to najpierw. Jeszcze. Hop. Kolejny długaś odcinek nam wyjdzie, no ale... Co, cóż zrobić? Chciałem, żeby to jakoś sensownie było podzielone. Że jak już rozpoczynamy daną lokację, to ją kończymy. Dobra, oj, to były dwa z prawej strony. Dziwne miejsce, nic tu nie ma. No dobra, jednak jest przejście. Okej. Okay. To jest przejście. Sorry. No, mówiłem w tym odcinku, że tu powrócimy, także jesteśmy. No i co tu się będzie działo? To jest pytanie za 100 punktów. Wiem, że ten trade point, ale na razie niech to poczeka. Aha, tu się będzie działo, że mamy kolejną poboczną ścieżkę, a ta obok to prawdopodobnie będzie ścieżka główna. Tak sobie obstawiam w ciemno. To możemy sięgnąć tym poboczną jeszcze, słuchajcie. Może zdążymy, zobaczymy ile to potrwa. Chociaż kurczę, już trochę gramy, tak naprawdę.
No zobaczmy, bo czasami są te ścieżki takie, że od razu mamy bossa, nie? Może to będzie ten case? No chyba nie. Chyba nie jest. Checkpoint, jest eksploracja. No też nie widziałem nigdy takiej wieży. Wieże niewidzianych. Okej. Okay. Czyli tam pewnie będzie ta północna część tej lokacji. To wygląda szczerze jak miejsce, w którym już byliśmy. Dosłownie. Dobra, nie będziemy może do nich pruć już z takiego daleka. Nie wiem, co tu się zadziała, ale to wygląda tak samo. No dobra, w środku trochę inaczej. Ale z zewnątrz dosłownie ten sam schemat. Powielony. A niby to jest inna lokacja. Ciekawe. Ciężko trafić w te małe obiekty, których potencjalnie czeka najważniejszy surowiec, jaki mamy w grze, czyli nasz złom, którego zawsze jest za mało. Tam jest jakiś interesujący punkt ze skarbem. Ciekawe, czy to trzeba jakoś tak poskakać. Nie wydaje mi się, bo raczej to by się skończyło zgonem niechybnym. Tak obstawiam. Ale kto wie. Myślę, że być może mamy tutaj do czynienia z jakąś iluzoryczną ścianą, ale jednak nie, najwidoczniej. Cześć, robociki. Kto wie, może dają jakieś tam śladowe ilości doświadczenia nawet. A propos doświadczenia, muszę sprawdzić, ile mi brakuje do 10 poziomu archetypu handlera, tego mojego domyślnego. Umiejętności nieładowanej. Poszło. Koniec odporności. No to już jest od razu koniec jego życia praktycznie. To jest równoznaczne. Jezu, ile tu jest rzeczy. Spora amunicji. Powiem tak szczerze, że Remnant 2, jak na ten moment, jest grą na pewno nie idealną. Jest tutaj sporo rzeczy, które bym poprawił. Natomiast, oczywiście moja recenzja będzie na koniec serii, nie? Natomiast jest to jedna z najprzyjemniejszych gier tak do popykania sobie, jakie ostatnio grałem. I naprawdę bardzo się cieszę, że ją nagrywam. Bo tak to bym jej pewnie nie ukończył. Nie dlatego, że gram na siłę, nie, 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 w żadnym wypadku. Bardziej chodzi mi o to, że czasu bym nie miał po prostu na ogarnięcie tej gry prywatnie, a jest fantastycznie. Dlatego też jestem wam szalenie wdzięczny, że oglądacie tę serię, że wam się podoba. No bo wiadomo, że jeśli jest jakaś seria, której prawie nikt nie ogląda, to też bez sensu jest katować was czymś takim na YouTubie. Pieśnie Restocking. Dlatego, że w tym czasie bym mógł nagrać coś, co byście chętnie obejrzeli i sprawić przyjemność większej ilości osób. No, wiadomo, byłoby też więcej viewsów, ale to jest naturalne. 24... Ej, zaraz będzie 10 level. To jest chyba maksior, nie? Dobra. Pierwszy nie zmieniamy oczywiście. Nie no, bardzo podobna jest ta konstrukcja. Też tak, że zostaje nam jedna ścieżka po chwili, już pomijając kwestie oczywiście oczywiste, wizualne. Tak mówię nawet o tym projekcie jakby. No najwidoczniej wylosowało nam mega podobny zestaw, jeśli chodzi o lokacje. Także można tak jakby poczuć się, że drugi raz to samo przechodzę, chociaż no są drobne różnice, nie? No ale nie oszukujmy się, jest to bardzo podobne miejsce. Czekam na taki moment, kiedy będziemy jechać windą i trzeba będzie gdzieś zeskoczyć, aby znaleźć coś nowego. Jestem przekonany, że jest coś takiego w tej grze. Byłbym zaskoczony, gdyby tak nie było.
Myślałem, że z góry, bo może ktoś tam do mnie zaraz będzie strzelał, ale nie. Ej, i cały czas zostajemy przy tym motywie, że mamy jedną ścieżkę. Dobra. To może pójdzie jak spłatka, ta poboczna odnoga. A ten główny wątek już sobie zostawimy na później. Powrócimy do NPC w kolejnym odcinku. Sprawdzimy główną bramę, którą... Tak mi się wydaje, że jest główna to brama tam na pustyni obok. Jak tylko stąd wyjdziemy. No bo tak to kurczę wygląda, nie? Okej. Prościzna. Kamień na dole jest. To oznacza, że możliwe, że docieramy do bossa. Albo, że ta lokacja będzie jednak znacznie większa niż się zdaje. Że może być. To jest niegłupi sposób. Czyli zastukamy i tyle. No tak tego nie rozwalimy, to nie jest Baldur's Gate 3. Kolejny jakiś taki śpiący królewicz. Tam jest przejście. Ale to dziwne, bo tu na dole ma być kamień, a teraz już go nie widzę na mapie. Czemu to tak wygląda? A to nie był kamień, to jest po prostu początek mapy. Miga gdzieś tam na niższych piętrach. Okej. O kurde. A to co? A, to są oko wielkie. Dobra. Okej. Okay. Fajnie, że możemy podnieść sobie kryształy. To jest ogromny plus moim zdaniem. Natomiast tam oczywiście nie będziemy zaskakiwać, tylko... w takim razie co mamy zrobić dalej? Tutaj? Tak jest. Jezu, jakie porąbane. Elementy parkurowe trochę, nie? Musimy z drugiej strony. Jezu, zobaczcie, jak tutaj aż laguje kółeczko nasze. Increase range damage up to 20% based on current weapons overheat value. Ok, ale moja broń się chyba nie przegrzewa. Więc podwyższenie obrażeń o 20% to raczej ciężko sprawa była. Aż do 20%, nie? Ta, otworzymy sobie to. Nie, to jest coś zupełnie innego. Nie było mnie tu jeszcze. No to jest bardzo dziwne. Dotknijmy tego. To brzmi jak dobry pomysł na pewno. Kurde, nie myślę, że mnie to gdzieś wciągnie, bo... Cholera, tam były drzwi do otwarcia jeszcze. Co to jest? O kurde. Ja pierdzielę. Okej, to jest niespodziewany kolejny boss. Oczywiście to jest taki ten ulepszony jakby specjalny przeciwnik. Tyle. Nie ma zbyt wiele filozofii w tym. Macie heala. Tak jak pies jakiś taki po prostu się zachowuje. No chyba, że powrócimy do tego samego miejsca, w którym przed chwilą byliśmy. To byłoby dobre. Jezu, amunicji mi nie wystarczy. Dobra, łatwo. Time Wave, nowy mutator. I trochę spaczonych kryształów mamy, także już wiemy skąd się biorą i tak dalej. Ja cię kręcę, co to się dzieje w ogóle w tej grze?
Mega dobrze idzie. Okej, dokąd ja teraz dojadę? To może kolejną bramę otworzymy sobie. Ej, to będzie chyba serio to kolejne przejście, w które stukałem wcześniej. Dobra, to mi się podoba. Mega fajne. Czyli jeszcze w prawo możemy pójść, ale czy to jest jedyna opcja? Z tego co widzę, to... Tak. To jest jeszcze jedyna ścieżka. Szkoda tylko, że amunicji już nie mam prawie. Ale coś mi mówi, że teraz po prostu wracamy, nie? Skoro już zabiliśmy bosika tutaj, no to... Raczej nie sądzę, żebyśmy w jednej lokacji poważnie mieli mieć ich aż dwóch. Chociaż z drugiej strony mamy kolejny checkpoint, tym razem ten znowu mniejszy. Więc może to będzie, słuchajcie. Jeszcze jedno starcie tutaj na nas czekało. Dobrze, że amunicja jest, bo już to słabo wyglądało. Okej. Koleś, z czym do ludzi? Bez takich. Mi tu proszę. Prymitywnych taktyk. Może trzeba ich wytłuc wszystkich, zanim tu wejdziemy. Czy co? Trzeba mieć klucz jakiś specjalny. Proszę, co to za wymogi? Trochę niefajnie. Chciałem, że to poeksplorujemy sobie. Tam jest za nisko. Może tu gdzieś będzie kluczyk do zgarnięcia jeszcze. A, tu na dół jedzie. Okej. Okay. Może wiele tłumaczyć. Dobra. I tu tylko postukamy. To jednak tworzy więcej pytań niż wyjaśnia. Dobra, czyli to przejście na razie odpada. To na górę. Tak jest, tędy. Tam ktoś jeszcze jest. Jezu, ale to jest wielopoziomowa lokacja. No dobra, tylko... Co one odwalają? Nie mam za bardzo pomysłu, co ja mogę teraz tutaj zrobić, kurczę. Czegoś tu brakuje cały czas i nie wiem, czy z tym, co posiadam, czy ja coś tu zwojuję. Zaryzykujmy. Nie no, bez jaj. To tak żałośnie wyglądało. Okej, ale dobra. Tak ogólnie spodziewałem się, że twórcy raczej tutaj nie chcieliby, żebyśmy na skróty chodzili. Więc takie rozwiązanie nie przejdzie.
No i tak, w lewo nie ma sensu iść, ponieważ tam zjeżdżamy na sam dół, co jest wszystko poblokowane. Tu nie ma sensu, ponieważ to jest droga tylko na szczyt, a szczyt jest zblokowany. Plus mamy wyjście stąd. Szczerze... Daj pomyśleć, gościu. Szczerze, ten dół tutaj jeszcze jedynie co to wygląda, ale... Ale my tam nie wejdziemy. A to jest co? Aha. Czyli tu trzeba się pobawić w takie puzzle trochę. Czyli to nie zadziała. Mam nadzieję, że to nie jest na przykład tylko dla dwóch graczy, że jeden by wlazł za bramę, a jeden by wyciągnął to ustrojstwo. Gdybyśmy sobie coś tam odpuścili. Ogarnęli, nie? And if it does reach you, may it grant you some measure of joy and closure. I've spent the better part of two centuries trying to understand your decision to leave Meerut. To live with a dying sun and a finite existence instead of our eternal light. I thought your decision nihilistic, rebellious perhaps, a means to escape the endless expanse. Or on my most bitter days, a naive attempt to relive our home world. But I have witnessed the seat of creation, studied its secrets. I think I am beginning to understand. Nothing is eternal. The Drazir, Meerut, even Alepsis Tora itself, all will pass eventually. To exist is finite. Does the quantity of life matter then, or... Or the quality. I see now you chose what was meaningful to you. A world. A sun. The remnants of our homeworld, Fauna. To do what? I know now that it doesn't matter. To live. I wish we could have shared this life. I am content with my choice. As I trust you are with yours. But I wish our choices could have aligned. If there is life after something beyond Alepsis Tora, time and entropy, perhaps we can make choices anew. Until then. Było to jednym z ciekawszych w sumie nagrań. Takich trochę filozoficznych nawet. Powiedziałbym. Kurde, powiem wam, że ciężki orzech do zgryzienia jest z tą lokacją. Chyba, że takie cudo. Myśmy tędy przetransportowali. No właśnie. Tu mamy jeszcze punkt, gdzie możemy to władować. Okej, dobra. Teraz będziemy w domu. Teraz to ogarniemy. Będzie potrzebne kolejne. Czyli można to solo zrobić. Bardzo fajnie. Znaczy, byłoby też całkiem ciekawa mechanika, gdyby można było coś tam po prostu... A i teraz pewnie pojedziemy po kolejny ładunek.
Gdyby coś było tylko na przykład na koopa, nie? Do zrobienia, ale z drugiej strony byłoby trochę wredne. Fajnie by gra na przykład generowała takie rzeczy tylko jeżeli gra się w koopie na przykład. To wtedy byłoby to jak najbardziej na plus moim zdaniem. Żeby jakoś wymagać pomyślenia w koopie jeszcze. Ale no przy grze solo to byłoby absurdalne, nie? Gdyby to tak funkcjonowało. Nie wejdziemy. Można spróbować, ale... No właśnie. Nawet nie trafiamy w to. To bym trochę poleciał. Okej. Okay. I stąd to wyciągniemy, ale najpierw póki jest, to zobaczmy, co my tu ewentualnie możemy znaleźć. Skrzyneczka. Dzięki. No i to jest właśnie chwila prawdy. Czy ja tam doskoczę? Nie, no tam jest winda, to nie ma żadnego sensu moim zdaniem. Dobra, przejdźmy tam niżej. Także... Zgarniemy kolejny ładunek. Okej. Okay. Ciekawe, czy w innych lokacjach też były takie opcje, żeby sobie coś zasilić. Może warto byłoby stąd nawet zabrać taki jeden ładunek, jak już będę opuszczał tę krainę. I na przykład w tej poprzedniej lokacji, popatrzcie, co była w poprzednim odcinku, moglibyśmy sobie tworzyć teraz jakąś bramę, nie? Ja myślę, że to brzmi całkiem racjonalnie i to może się nawet, kurczę, udać. A może nawet tam było coś takiego, tylko tego nie zauważyłem. To też jest możliwe. Pewnie, że tak. Dobra. To były te dwa roboty, które rozwaliłem. Ale to nadal nie jest to miejsce, o którym myślałem. Aha, czyli... Dobra, już wiem. Chyba stąd, tak? Tam wbijemy. No, dobra. Jeszcze samo dno mi zostanie. To jest sama góra akurat. Samo flange? Co to jest? Direct damage taken from enemies and additional damage within 2 seconds is reduced by 50%. Ej, to jest fajne. Redukcja bezpośrednich obrażeń o takim stopniu. No proszę, wciągnęliśmy to. Kurde, no liczyłem, że to rozwalimy jakoś. Może ten to rozwali? No nie, no nie da się. No trochę śmiesznie. Ale no nie przejdziemy tak. No to jak ja tam mam wleść? Nie czaję. O, jedno straszne miejsce, co? Jezu, psa to zabiło. No dobra, to do góry pojedziesz czy na dół? Okej, jest dobrze. Dobrze, ten pies się respi normalnie. Nie ma z tym najmniejszych problemów.
Czy tego nie sprawdziłem sobie, ponieważ to jest po prostu powrót. Jakby za to musimy się dostać, ale za to się nie dostanę. Ponieważ to jest droga powrotna z góry. Może na sam dół bym poleciał. To spróbujmy, tylko to trzeba by... Tak sposobem. Niżej. Spróbujemy w takim razie na sam dół. To może być paradoksalnie droga na samą górę, nie? Zapomniałem o tym w sumie. A nie, nie zapomniałem. Tu jedziemy na samą górę. To jest bezsens. Cholera jasna. O niczym nie zapomniałem. Czy musimy do kamienia naszego aż pójść? No innej opcji nie widzę. Dawaj to. Może coś się stało z tą postacią na moment. Do kamienia chodźmy w ten sposób, będzie najszybciej. Mam nadzieję, że to się zapisuje w ekwipunku, no ale w sumie nie widzę powodu, dlaczego miałby tak nie działać, nie? Tak więc myślę, że mogę być spokojny o to. No. I to jest jakiś w ogóle bardzo istotny skarb do zdobycia, także... Ja naprawdę chciałbym zdobyć to. No i teraz zjedziemy niżej i tam będzie... Tak jest, mamy to zapisane. I tam będzie potrzebne zasilanie. Shit, to nie jest potrzebne zasilanie. Ja pierdzielę. Czy tam trzeba z góry jakoś wleźć? No cholera jasna. No dobra, czekajcie. Tu trzeba będzie... Mapa jest porąbana. Tu trzeba będzie wejść z góry. Czyli stamtąd. Ale... Co z tej windy by było? Dobra, czekajcie, tam się cofnę, zaraz widzimy się na miejscu. Tu jeszcze jest ewentualnie... spore prawdopodobieństwo, że się... dostaniemy... Myślę, że tam wskoczę jakoś. Gdybym to wyciągnął, to byśmy nie wleźli. No i tak, słuchajcie, jesteśmy teraz tu. Tam wjedziemy na górę i to mi nic nie da. Czyli w teorii jedyne co, to jeszcze można by spróbować tutaj i w lewo, ale... To też próbowałem. Ale powitanie. Zaszczycony się czuję normalnie. Ładnie się poradziły. No, w zasadzie poradził sobie piesek. Pomogów nie miałem. Top performer. Pi 10 poziom na jakimś archetypie. Super. Kolejna trofka, jaka dzisiaj wpadła. Tak kombinuję, czy gdzieś tutaj nie da się zeskoczyć jakoś. Aczkolwiek... ku mojemu przerażeniu, to też nie jest rozwiązanie. Ja pierdzielę, to było tak proste, naprawdę.
Wystarczyłoby, żebym 15 minut temu stwierdził, że dobra, YOLO, ryzykuję, skaczę. I byłoby git, nie? No ale niestety. No niestety nie zrobiłem tego. Najważniejsze jednak... Cholera. Najważniejsze jest to, że jeszcze nie mam tego zasilania, a potrzebuję go i to bardzo. I tak, to sobie otworzymy. A, i teraz będę w stanie... chapnąć zasilanie stąd i wleźć na górę bez problemu, bo brama została otwarta. Dobra, to nam się te puzzle w końcu, słuchajcie, skończą. Ja pierdzielę, mamy to chyba. No i na sam dół jeszcze pojedziemy i na samą górę, nie? Dziwię się trochę, że za każdym razem ten komunikat nam wyskakuje, że zdobyliśmy jakiś tam nowy przedmiot, jakby to było czymś nowym w ogóle, nie? Jak już 100 razy to widzieliśmy w jakimś punku. No tak, to będzie droga tej windy. Jezu, jak dobrze. No to już była ostatnia możliwość, nie? Jaka mi po prostu wpadła do głowy, no i faktycznie to jest to. Trochę logiczne, trochę zagmatwane designowo, ale mamy zrobione. I tu będzie teraz ten fioletowy przedmiot, który widzieliśmy, czyli rzadki jakiś itemek. Zobaczymy co, czy warto było, gdzieś jakaś zbroja fajna, lekka. No by się przydało, żeby odświeżyć trochę nasz ekwipunek w końcu. O, i mamy wyjście. Aha. I bossik jeszcze. Jezu, co za breakdance. Jezus Maria. Alfa. Mam nadzieję, że oni się w jakiś sposób nie respią. Dobra, easy. Jezu. Refunder. Tyle rzeczy wyleciało, że nawet nie wiem co, nie? Ciężko się zorientować czasami. Tu się nic nie podświetla. Dosłownie. Także to musiało być coś tutaj. Nie, też nie. Serio, pierścień? Ja pierdzielę. Dla pierścienia się męczyłem tyle. No dobra, no 25% to jest całkiem sporo. To jest nawet mega dużo. W sensie, żebym chętnie to sobie ustawił, tylko... Wiecie co, nie chcę nic zmieniać. No ewentualnie do tego EXP 10% bym mógł to wywalić, ale EXP też jest potrzebne. No, tu nic nie ma. Szczerze, to ja nie potrzebuję tej opcji, żeby tę bramę sobie otwierać, ponieważ ja już tam byłem z góry. To nie jest nic nowego, tu już zgarnęliśmy tak naprawdę finalną, powiedzmy, zawartość. Najcenniejszy skarb, jaki tutaj był ukryty w tej wieży. Także odpalmy sobie tylko tutaj windę. O Jezu, słuchajcie, prawie 2 godziny, ale się zasiedziałem dzisiaj. Mam nadzieję, że ktoś z was wytrwał do końca. Naprawdę będę mega wdzięczny za kciuka w górę pod tym odcinkiem. Dla oczywiście, jakby wiecie, wszystkich fanów Remnant 2, no to tak kieruję, bo jak zostaliście do końca, to myślę, że wam się raczej podoba. No bo kurde, 2 godziny prawie pogadać coś, czego byście nie lubili, to raczej nie sądzę. Także jeśli się dobrze bawiliście, no to nie zapomnijcie o kciuku w górę. Będę również mega, mega wdzięczny, jeżeli dacie znać w komentarzach, jak coś tam gdzieś przeoczyłem, to na pewno tam postaram się powrócić wtedy. Drugi archetyp. Mamy wystarczająco dużo doświadczenia, żeby wybrać swój drugi archetyp.
Ej, ale czemu to mi teraz wyskoczyło? Przecież ja cały czas mam archetyp drugi, co? Co tu chodzi? W sensie, że zamiast handlera może mieć coś innego? Nie, nie sądzę, że miał trzy archetypy na raz. To trade pointy miałbym po prostu zachowane pewnie. No i tylko tyle. I moi drodzy, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie z jakiegoś powodu. W ogóle mam prawie 3000 skrapu, ja pierdzielę. Spróbujmy to spożytkować jeszcze na sam koniec. No oczywiście Enigmę ulepszę, czemu by nie? Można by też tutaj zainwestować. Almost there. Upgrade a boss weapon to plus 5. Nice, czyli bossowe pewnie to plus dychy będą. Celność niziutka, no bo to jest dość specyficzna broń. Ciężko jest to pewnie jakoś tam ocenić. A, spowalnia wszelkich wrogów. 20% szansa, że amunicja do mnie wróci. Podnoszenie amunicji zwiększa zasięg. Znaczy, obrażenia zadawane na dystansowych obrażeniach o 10% przez 20 sekund. To jest fajne. To jest bardzo fajny mutator. Musimy też to poulepszać, no ale w końcu ulepszyłem bronię. Można było też pójść i kupić tu ekwipunek, tylko i tak bym nie był w stanie robić szybkich odskoków, nie? I to jest trochę problem. Ten checkpoint. No tu byśmy, słuchajcie, chyba się przenieśli, tak mi się wydaje. I po prostu przedostanę się do tego miejsca przy tej wielkiej bramie. I to jest chyba tak naprawdę kolejna część lokacji i to musi być główny wątek fabularny już w tamtym miejscu, moim zdaniem. Raczej to nie będzie nic pobocznego, bo jeżeli to miałoby być poboczne, to ja już bym totalnie nie miał pojęcia, gdzie coś jeszcze może być interesującego. No ewentualnie tu jest jeszcze droga do sprawdzenia, jakby się uprzeć. Tak, poza tym to tu mamy windy, ale ja tu byłem. Patrzcie, jak to można się zagubić. Wiecie co? Ja wam powiem, że jestem tak nieprawdopodobnie wręcz ciekawski, że sprawdzę sobie to miejsce teraz. Ale to jest chyba właśnie ta nasza główna ścieżka. Także to chyba będzie ostatnia droga. Tak sądzę. No, to na pewno jest to. Dlatego no jeżeli tu jest coś, co jeszcze muszę obczaić, to obczaję. Jeżeli dam radę, oczywiście. Nie, no to chyba już nic nie będzie. A. Raczej nie sądzę. Dobra, jak coś mi tu wyskoczy, to też po prostu przebiegniemy sobie, ponieważ nie wydaje mi się, żeby to miało jakikolwiek większy sens. O Jezu, jak to ich niszczy od razu. Ja pierdzielę, patrzcie na to. Nawet celować nie trzeba, nie trzeba się starać nawet. Nie, żebym się nie starał przez cały ten czas. Ale no, sami rozumiecie. Jest nieprawdopodobne, no i coś się z tą Enigmą myślę, że polubimy. I to bardzo. Fajne odświeżenie na pewno będzie w serii. Wait, czy tu nie ma jakiegoś przejścia tajemniczego jeszcze? Ja wiem, że już się żegnałem z wami i tak dalej, ale no to gra mi tak wciąga, że tu nie da się skończyć tak od razu. Nie, ale serio, wchodzimy tu przez mgłę i kończymy, nie? Na stówę. No chyba, że boss będzie, no to go jeszcze zabijemy. Ale chyba nie będzie tutaj bossa, skoro kamienia nie ma. No, jest główna ścieżka, także wszystko mi się składa w jedną sensowną, logiczną całość. Ciekawe, czy serio tu nie będzie od razu bossa, ale raczej nie, no to już byłoby absurdalne, gdyby tak zostało zaprojektowane. No właśnie, patrzcie, mamy kolejną taką śluzę, powiedzmy oczyszczającą nas. Zapomniane więzienie tytułowe, ej, to może być boss świata. To naprawdę... to jest boss świata! Weszliśmy wreszcie z innej strony do więzienia, co byliśmy na samym początku, czajcie? Ja pierdzielę.
końcu jesteśmy po tej drugiej stronie. Ale to jest genialnie zaprojektowane. Mega mi się to podoba. No ale właśnie, w kolejnym odcinku, słuchajcie, będziemy musieli do tych NPC jeszcze powrócić, bo i do labiryntu, do tego oka, i do tego gościa, którego spotkaliśmy na początku, tak naprawdę Nerudu. I on był... No ja teraz jestem w Talratha, a on był w albo Abyssal Rift, albo w tym. Aż zobaczę, gdzie on był, kurde. Wydaje mi się, że w tej drugiej lokacji. No ale to będzie, kurczę, ciekawe, żeby to wszystko tak obczaić. To byłoby za szybko, żeby on tutaj był. Tu jest. A kurde, mogłem wykorzystać w sumie... trochę te expy do wytworzenia czegoś. Było chyba tu, może nawet jednak. Tu jak się teraz zastanawiam. Aha, to jest tutaj. Dobra, pogadamy, jak już jesteśmy. Witam pana. Czy mogę zadać ci pytanie? Dobra, on chciał, żebym Talratha zabił. Mhm. Dobra, sorry. Czy nie pochytaliśmy jakby bossa całej krainy? No, relik sobie kupimy na pewno. 1500 musimy to zbierać. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, nie przeciągam, bo już naprawdę mega, mega długo to wszystko tutaj trwa. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na kolejne. Zapraszam do oglądania kolejnych. Które to... pojawią się oczywiście codziennie, dalej będą się pojawiały codziennie o godzinie 18, takiej naszej stałej porze publikacyjnej. A na dzisiaj to tyle z Remnant 2. Potężny odcinek. Dajcie znać, co o takich sądzicie. No, raczej to nie będzie standard, bo nie zawsze mam tyle czasu, jak dzisiaj akurat, żeby sobie siąść i trochę więcej pograć. Czy to by było sensowne, żebym to obchodził? Chyba nie, bo tam już jest ta mgła. Także nie wydaje mi się. Można ewentualnie do tego oka podejść, ale to też mi się wydaje, że to jeszcze nie jest wszystko, co... Znaczy, wszystko na pewno to nie jest, ale... Ale ten Soul Spark zdobyliśmy. Tylko to chciał też... No właśnie, teraz nie wiem, czy to oko chciało Soul Spark, czy to chciał ten głos tajemniczy na początku Neredu. Teraz się przekonamy. Cześć, Zeniata. Clementine. O, wow, 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 wow. Czyli nie. Dobra, moi drodzy, nie przeciągam. Bardzo wam dziękuję, jednak NPC odpadają, także będzie po prostu w dalszym odcinku eksploracja, ale domknęliśmy sobie ten temat. Teraz już definitywnie, po raz trzeci. Żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczyska. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.